Witam Państwa w czwartek 1 października ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości sprawdzimy, jak przebiega budowa nowego komisariatu, zdamy relacje z konferencji Forum Innowacji i rozpoczniemy nowy rok akademicki. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od relacji z placu budowy. Tym razem sprawdzamy budowę nowego komisariatu przy ulicy Pszczyńskiej. To właśnie tutaj już za niedługo przeprowadzą się funkcjonariusze z komisariatu trzeciego przy ulicy Akademickiej. Stary budynek zniechęca przechodniów i zapewne samych policjantów. Pod nowym adresem policjanci będą przyjmować najprawdopodobniej od wiosny. Strona wizualna budynku będzie zgodna z ogólnopolskim standardem komend i komisariatów. Ma być wygodnie dla pracowników i klientów. W trzykondygnacyjnym budynku będą nowoczesne pomieszczenia, a tuż obok komisariatu pojawi się parking i garaże. Doskonałe wyniki piłkarzy Piasta Gliwice sprawiły, że na trybunach stadionu przy ulicy Okrzei pojawia się coraz więcej widzów. Władze klubu postanowiły jeszcze bardziej podkręcić frekwencję i wpadły na innowacyjny pomysł. Na nadchodzące spotkania kibiców telefonicznie zapraszać będą piłkarze. Dzień dobry, zadzwoniłem się do Ani? Tak. Z tej strony Radek Murawski, Piast Gliwice. Dzień dobry. W sobotę o 20:30, żeby nas Pani dalej wspierała i kibicowała nam jak najgłośniej. Super, fajna inicjatywa. Super, bardzo się cieszę. W takim razie widzimy się w sobotę o 20:30 na Okrzei. Usłyszeć w słuchawce telefonu takie powitanie? Można być zaskoczonym. To jednak nie był żart. Piast Gliwice wystartował z nową kampanią promocyjną, mającą na celu zwiększyć frekwencję na stadionie przy ulicy Okrzei. Jest to ukłon, który wykonaliśmy w stronę naszych karnetowiczów, którzy są obecni na naszych spotkaniach. Chcieliśmy im podziękować za wsparcie, za zaufanie i za to, że są z nami przez cały czas. Pomysł ten zdecydowanie przypadł do gustu piłkarzom Piasta. To może zwiększyć frekwencję, ale też zrobić taki pociąg właśnie na Piasta, żeby wykorzystać to, że tak naprawdę drużyna wygrywa i pociągnąć te wygrane tym, żeby ludzie zaczęli jeszcze częściej przychodzić na mecze. Zawsze chciałoby się grać przy pełnym stadionie i fajnie było, gdyby ta frekwencja z meczu na mecz jeszcze była większa i nie tylko na te ważne mecze, tylko na każdym. Najlepszym magnesem w kwestii odwiedzania stadionu przy ulicy Okrzei są niewątpliwie bieżące wyniki Piastunek, którzy są przecież liderami Ekstraklasy. Dobre rezultaty pociągnęły za sobą większą ilość kibiców na trybunach. Na pewno widać z meczu na mecz coraz większe zainteresowanie spotkaniami Piasta Gliwice. Choćby na meczu z Górnikiem Zabrze, z Legią Warszawa, kiedy przekroczyliśmy ponad 7 tysięcy widzów na naszym obiekcie. I patrząc teraz, jak idzie sprzedaż na mecz z Wisłą Kraków, myślę, że możemy powiedzieć, że zainteresowanie oglądaniem meczów Piasta Gliwice na żywo wzrasta. Większe zainteresowanie poczynaniami Piasta jest też zauważalne w najzwyklejszych, codziennych sytuacjach. Zaczepiają ludzie i też się cieszą razem z nami, że jest tak dobrze i widzą to wszystko i też nas wspierają i właśnie o to chodzi. Wracając zaś do telefonicznej akcji Piasta, planowane są jej kolejne odcinki. Myślimy nad następnym rozmówcą, żeby zrobić to troszeczkę inaczej i poprosić Gerarda Badie, aby zadzwonił do któregoś z kibiców pytanie, jak będzie ze znajomością języka angielskiego. Mam nadzieję, że trafimy dobrze. Oprócz promowania marki klubu i zwiększenia frekwencji na stadionie, piłkarze Piasta przyczynią się być może także do tego, że ich kibice lepiej posługiwać się będą językami obcymi. Nie ma to jak łączyć przyjemne z pożytecznym. Dzień dobry, panie Januszu, Radek Murawski z tej strony. Ja z Gliwice. Witam. Gliwice od kilku lat budują markę śląskiej stolicy zaawansowanych technologii. Choć władze miasta mają już w tym względzie spore sukcesy, wciąż liczą na to, że uda im się nauczyć czegoś od najlepszych. Między innymi w tym celu 30 września zorganizowane zostało trzecie już Międzynarodowe Forum Innowacji. W konferencji udział wzięli gliwiccy przedsiębiorcy oraz goście z zagranicy.
Jesteśmy postrzegani jako miasto nowoczesnych technologii, innowacji. Chcemy kontynuować ten proces. Chcemy, aby rzeczywiście przedsiębiorcy, którzy działają w branżach informatycznych, w branżach tych nowoczesnych technologii, rozwijali się i żeby dawali pracę właśnie specjalistom w tym zakresie. Gliwice jeszcze parę lat temu przede wszystkim w Polsce były kojarzone jako siedziba Opla czy może Boomaru, a teraz coraz częściej są kojarzone jako miasto, gdzie tworzą się startupy, nowe idee, małe spółki w nowych technologiach, które rozwijają się bardzo szybko i stają się coraz bardziej znanymi markami, nie tylko w Polsce. Brzmi jak ideał, ale wiadomo, ideałów nie ma. Jakby mógł Pan powiedzieć, czego jeszcze brakuje? Coraz większym wyzwaniem dla nas jest zdobywanie młodych ludzi do zespołu. Politechnika Śląska była tym naturalnym miejscem, gdzie szukamy ludzi i wciąż oczywiście tak jest, natomiast okazuje się, że Wydział Informatyki, skąd większość powiedzmy naszych pracowników się wywodzi, już nie wydala. Coraz większe zapotrzebowanie firm, nie tylko takich jak nasze, ale firm, które inwestują na Śląsku, powoduje, że okazuje się, że coraz większym wyzwaniem jest właśnie zdobycie absolwentów szkół. Na tej konferencji biorą w niej udział przedstawiciele tych firm, które już rozwijają się w Gliwicach. Zaprosiliśmy gości z tej branży, z firm spoza Gliwic, zaprosiliśmy gości z zagranicy. Liczymy na to, że i takie jest zadanie konferencji, że nastąpi wymiana doświadczeń, wymiana dobrych praktyk. Być może czegoś się nauczymy od gości z zewnątrz, jak również nie zamierzamy kryć rozwiązań, które stosujemy w Gliwicach i podzielić się naszymi sukcesami z innymi. Pozostajemy jeszcze w tematyce nowoczesnych technologii i edukacji. Wspomniana we wcześniejszym materiale Politechnika Śląska wczoraj oficjalnie rozpoczęła 71. rok akademicki. O nastroje studentów gliwickiej uczelni pytała Agnieszka Baron. 1 października to w kalendarzach Dzień Seniora, początek miesiąca oszczędzania, no i przede wszystkim początek roku akademickiego. Jednak chętnych do studiowania jest z roku na rok coraz mniej. Jak na tle ogólnopolskiej tendencji prezentuje się Politechnika Śląska? Minimalnie mamy spadek kandydatów na studia. My patrzymy na jakość, nie na ilość. Zarekrutowaliśmy 400 osób mniej w tym roku. Ogólnie przyjęliśmy na studia 6569 studentów, w tym 4400 na studia stacjonarne. Dlatego, aby złapać klienta, czyli studenta, uczelnie co roku wprowadzają nowości. My bardzo wnikliwie analizujemy rynek. Współpracujemy z pracodawcami przy konstruowaniu programów kształcenia, specjalności na studiach. Mamy bogaty program staży dla studentów, mamy nowe kierunki praktyczne, które mają staże i praktyki aż semestralne i często takie praktyki kończą się zatrudnieniem naszych absolwentów. A czym kierowali się sami zainteresowani, czyli żacy podczas wyboru studiów uczelni, no i miasta? Studiujecie na Politechnice? Tak. Jaki kierunek? Architekturę wnętrz. A dlaczego akurat taki kierunek wybrałaś i taką uczelnię? Ponieważ mnie to interesuje, chciałabym wiązać z tym przyszłość, na pewno. A dlaczego akurat Politechnika Śląska i Gliwice? No bo mam tutaj najbliżej, nie muszę nigdzie wyjeżdżać, mieszkać, tylko dojeżdżam na co dzień tutaj do... A jak oceniasz tą uczelnię? No nie jest łatwo na pewno, ale myślę, że warto się postarać. Informatyka. Informatyka, tak widzę tutaj na kampusie mało pani jest, to prawda? Zasadniczo większość pani jest za nami albo tam na Wydziale Chemicznym, bądź też architektury. Niestety tutaj w elektrycznym to ciężko czasem stwierdzić, to jest na pewno pani. Właśnie słyszeliśmy, że tutaj z dziewczynami to tak na kampusie, że jest taki podział, tak? Że tutaj na przykład nie ma w Wydziale Elektrycznym, a już u was na chemii jest. Dużo jest dziewczyn, no tak, dużo. A skąd pomysł na taki kierunek? Takie zainteresowania. Tak, lubimy chemię, dobrze nam szło w szkole, w liceum. Jaką ocenę wystawiłbyś Politechnice Śląskiej w skali od 1 do 5? Wystawię 4, bo zawsze będą chcieli coś jakoś się rozwijać. Tutaj się zawsze coś dzieje, zawsze coś budują.
Także tutaj nic nie stoi w miejscu. Czego wam na ten nowy rok życzyć, akademicki? Chyba przyjemnej sesji po prostu. Najprostsze, jaka jest możliwa. I fajnych projektów. Szczęścia. O, i szczęścia. Z tym to różnie bywa. Ponoć student bez warunku jest jak żołnierz bez karabinu, dlatego wszystkim żakom bezwarunkowo życzymy gładkiego przejścia przez ten rok i powodzenia w dalszym życiu zawodowym. Z kampusu Politechniki Śląskiej dla Telewizji Imperium Agnieszka Baron. I to wszystko w wiadomościach Telewizji Imperium. Wyniki naszej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na stronie TV Imperium. Kolejna garść aktualności z naszego miasta już jutro. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. W niedzielę 4 października rozegrane zostaną spotkania trzeciej kolejki futsal Ekstraklasy. Przypomnijmy, że w rozgrywkach występują dwa gliwickie zespoły, NBIT i GAF. Dużo lepiej prezentują się dotychczas podopieczni Szymona Maksyma. Pomarańczowo-srebrni z 4 punktami zajmują trzecią lokatę w tabeli. NBIT w niedzielę zmierzy się z FC Toruń. Sytuacja GAF-u Omegi Gliwice wygląda gorzej. Ekipa ta zajmuje miejsce przedostatnie. Okazją do przełamania będzie niedzielny pojedynek z Gattą z Duńska Wola. W sobotę w Szałszy odbędzie się kolejna odsłona biegu charytatywnego Przybij Piątkę Ani. Uczestnicy imprezy pokonają dystans 5 km. Celem wydarzenia jest zebranie jak największej ilości pieniędzy na zaawansowane protezy, które pomogą Ani odzyskać samodzielność. 22-latka w następstwie nieszczęśliwego wypadku straciła obie ręce. 5, 4, 3, 2, 1. W sobotę po raz kolejny przemierzamy się do wsparcia naszej Ani z Gliwic. Będzie można pograć w tenisa, pograć squasha, skorzystać z sauny, a o godzinie 16 zapraszamy dorosłych, zapraszamy biegaczy, kijkarzy wraz z dziećmi na zmierzenie się, przebiegnięcie, przemaszerowanie dystansu 5 km w celach charytatywnych wsparcia naszej Ani z Gliwic. Dzieci o godzinie 16:45 wezmą udział w biegu z przeszkodami, w którym też ufundowaliśmy wiele atrakcyjnych, ciekawych nagród. Myślę, że Ania przede wszystkim bardzo się cieszy, że tyle ludzi się zaangażowało i że kontynuuje swoją pomoc. Dla Ani to jest bardzo trudny czas, bo ona się musi zmierzyć z wieloma swoimi własnymi ograniczeniami, w związku z czym my jesteśmy jej potrzebni, żeby dać jej tą siłę i żeby mogła właśnie pokonać jakieś swoje lęki, obawy i żeby pokazać jej, że nie jest sama z tym, co ją spotkało i że ma w nas pomoc. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.